Cześć! Cześć! Witamy Was na kolejnej wyprawie na Munrosy. Kolejna przygoda. Kolejna przygoda. Dzisiaj piękne kółeczko nas czeka. Aż trzy góry, około 22 km. Nie wiem, czy widać taki ślad tutaj po górze. To jest właśnie nasza ścieżka. Tam podążamy i to jest nasz pierwszy szczyt. Jesteśmy już 2 km w marszu, ale trzeba było się rozgrzać, bo niby wiosna, a jeszcze koło zera stopni, więc... No ale po naszym ubraniu tak. Nie widać tego, żeby zimno było. Jest tak bardzo przyjemnie. Zawsze ten pierwszy kilometr, półtora trzeba się ubrać, a później można już jedną warstwę ściągnąć. Dokładnie. Lecimy. Lecimy. Ja pierdziu, słuchajcie, normalnie schodów, milion 500, 2900, ja nie wiem, ja chyba nie lubię schodów, ścieżka jest póki co taka prosta i monotonna, bym powiedziała, nie Wojtek? Nie. Nic ciekawego się nie dzieje, my idziemy, zamilkliśmy sami. Zrobiło się chłodno, czuć przymrozek, nie? Także dookoła mało już widać szczytów śniegu. Gdzieś tam hen daleko tylko. Także jak dla mnie trochę to uroku straciło, ale czekamy teraz na piękną zieleń. Zobaczymy jak wejdziemy na szczyt, bo może na szczycie gdzieś tam zastaniemy jeszcze śnieg. Z tej strony nie widać. Pewnie już Wam Wojtek pokazywał, ale nie wiem, czy już komentował, ale sami zobaczcie, no te schody. No nie wiem, jak to powiedzieć. No może nie przerażają, ale potrafią wymęczyć. Mnie na pewno. Już nas chyba, jak to Wojtek powiedział, chyba wszyscy już nas wyprzedzili, ale ja mówię, nie, jeszcze gdzieś tam widzę z daleka ludzi, którzy zapewne za chwilę nas wyprzedzą. Nie ma co ukrywać. Nie jestem zbyt szybka. Jeszcze. Wojtek się nawija. Jesteśmy na wysokości 820 metrów. Już niewiele nam zostało, ale cały czas mamy schody. Normalnie będą mi się dzisiaj chyba śniły, ale nie jest jakoś tak ciężko. Ja wiem, że ja narzekam, ale... Jest łatwo. Nawet bym powiedział, że dzięki nim tak szybko się robi przewyższenie. Są niskie, więc jest gdzie nogę położyć, nie trzeba wysoko kolan zadzierać. Super. Jest okej. Pogoda zdecydowanie się nam poprawiła. Robi się, no to znaczy przejaśniło się, zrobiło się bardzo przyjemnie. Wiatr ustał, więc Buzia się cieszy.
I oby tak do końca było, nie Wojciech? Tak jest. Super jest. Złapałam pierwszy oddech, mogę do was teraz gadać i gadać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy praktycznie już przy samych kamieniach. Zaraz wam pokażemy. Nasze 102. Piątka. Bierzemy kamerkę, odwracamy i idziemy klepać kamienia. Tutaj są dwa. Czyń swoją powinność. Zobaczcie. Mamy dwa szczyty. Jeden taki kamień tutaj usytuowany. Brawo. No i od razu idziemy na drugi. Monia leci. 3, 2, 1 i cek! Karleja 975 metrów. Teraz Wojciecha kolej. Brawo Wojciech. Super, ale tamtego też. Nie no, dwa klepnij, bo to nie wiadomo, który prawdziwy. Ten wyższy. Ten wyższy. Brawo! Musimy kawałek zejść, bo strasznie nam tutaj zawiewa od tej strony jednak. Schowamy się troszeczkę i może jakaś herbatka albo coś. Lecimy. I ten widok za mną to mi się podoba. Mega ścieżka wydaje się. Tak, drugi szczyt tutaj, zaraz po małej lewej stronie i tam w chmurach jest nasz trzeci cel dzisiejszy, ale widok, rewelacja. Tak, bardzo fajnie i przyjemnie się zapowiada. Lecimy, bo jest naprawdę mega zimno. I wchodzimy już pod nasze drugie mundro. To po lewej, ten szczyt, który widać, to był naszym szczytem numer 1. Mieliśmy sporo do zejścia, ale super trasa. Teraz już schodów nie mamy. Ścieżka usypana jest kamieniami. I nie wiem, co lepsze, albo co gorsze, kamienie czy schody. Wojtek, tobie wygodniej się wchodziło po schodach, czy teraz po kamieniach? Wsia ryba dla mnie. Wojtek mówił, wsia ryba. W sumie dla mnie też. Teraz już podchodzimy pod drugie mundro, czy tak, to będzie oszukany szczyt? To będzie oszukane, ale oszukany jest tak jakby połączony z drugim. Aha, czyli nie będziemy musieli dużo schodzić? Nie, praktycznie w ogóle. Wojtek chyba nie jest pewien. Dobra, najważniejsze, że idzie nam całkiem gładko. Chociaż niezbyt przyjemnie, bo jest naprawdę mroźny wiatr. Ja mam na sobie już prawie wszystkie warstwy, które wzięłam ze sobą. Jedynie mam jeszcze
komplet przeciwdeszczowy, jakby bardzo mocno mnie przewiewało. Aczkolwiek mam nadzieję, że jednak uda mi się już naprawdę nie ubierać nic więcej, bo w porównaniu z niektórymi ludźmi bym trochę głupio wyglądała. Jest dzisiaj sporo biegaczy i oni biegają w krótkich spodenkach. A ja jak zwykle bulinka. Są dni, kiedy uwielbiam ciekawość Wojtka. To są momenty, kiedy ja mam szansę na przerwę. Przed chwilą Wojtek sprawdzał, jakie widzi góry naprzeciwko. To znaczy upewniał się, bo podejrzewał coś i mówi, nie no, muszę to sprawdzić, bo nie da mi to spokoju. Więc ja mam kilka sekund na przerwę, a jak słychać po moim oddechu, potrzebowałam jej. Aczkolwiek trasa jest naprawdę prosta, jak na razie. Wojtek się śmieje. Widzicie, to jest szczęśliwy człowiek. Z taką żoną? Z taką żoną. To idzie się tylko załamać. Się tylko cieszyć. Już wiem, co to za góry. Nawet tam byliśmy. I jakie? To są te koło Dalwini. Tam nie pamiętam nazwy dokładnie. I ciężko je wymówić po drugie, ale... Ale wiesz. Na tych dwóch, co byliśmy całkiem niedawno w tym roku. Swoją ciekawość zaspokoiłeś. Wspaniale, idziemy dalej. One są wielkie od tej strony. Tam tak nie wyglądają. I zastanawiałam się na początku, czy będzie trochę śniegu na szczytach i jeszcze jakieś pozostałości na tych górach są. I już zbliżamy się do drugiego szczytu. Normalnie nie do wiary dzisiaj. Idzie nam, słuchajcie, coś za gładko. Wyczuwam problemy na trzecim szczycie. Tam coś musi być trudnego. Wojtek mówi, a moim zdaniem będzie łatwiej niż te drugie. Zobaczymy. I oczywiście jak dla kogo? Wiatr w ogóle nie ustaje. Cały czas daje nam w kość. Ale idziemy. Idziemy i się cieszymy z tej wyprawy. Człowiek czuje się taki wolny, jak wyrusza w taką podróż, jak jest na szlaku. A przynajmniej my tak mamy. Dobra, Wojtek stoi już przy szczycie, więc odwracam kamerę. I bijemy brawo Wojtkowi. No Wojciechu, twoja góra, twoje mundro numer 103. Brawo. Coś wspaniałego. Super. Elegancko. Dawaj, Monia. 3, 2, 1 i cyk! 100 numer 3. 100 numer 3, 103. No, miała zatańczyć na setne, to zatańczyła na 103. Tak. Robimy szybko zdjęcia, 360 i będziemy schodzić z tego, dlatego że będziemy od drugiej strony, od Zawiecznej. Będzie elegancko.
coś czuję, że Wojtek to mnie w konia robi, że ścieżka prowadzi przez te kamloty. Ale twardo się upiera, że to tutaj. Nie widzę, żeby się śmiał, więc może... Ale chyba jest usypana tutaj to. Faktycznie. Ups. No. I tutaj będzie pierwszy szczyt. Taki oszukany. My musimy iść dalej. Ale to już niedaleko. O jeny. Pewnie, że mogłam iść bokiem, słuchajcie, i tu nie wchodzić. No ale nóżki by ci jak nie piekły, jak teraz. Ty mnie zawsze zrobisz u konia. Trening musi być. Wiecie co? Nie wiem, czy wam już to opowiadałam, ale ja to tak sobie biegam 5 km, ale nie tak, że z łatwizną. Ja walczę o życie wtedy. Jak słyszę, że Wojtek zabiera mnie na bieganie, to ja już jestem taka, wiecie, zła i mówię, nie, sam idź, on nie, chodź, będzie fajnie. Ostatnio jak mnie zabrał, to ile zrobiliśmy? 16 km? Oczywiście był to marszobieg. Ale ponad 11 przebiegliśmy. Ale po prostu, on mi zawsze dał tak w końcu szok. Ale szczęśliwa byłam na końcu. No, ja wiedziałem, od razu ci mówiłem, że będziesz. Dobra, idziemy. Słuchajcie, na potwierdzenie, jaką mamy dzisiaj super widoczność, właśnie widzę, że te górki obok nas, niedaleko, które są West Lomond i East Lomond, dosłownie widać teraz na horyzoncie, ale to nic, bo w Upper Largo za naszą miejscowością jeszcze następne 15 km, czy tam 17, jest taki mały szczyt i też go dzisiaj widać. To słuchajcie, my przynajmniej mamy widoczność gdzieś na jakieś 100 km dzisiaj. Jechaliśmy tutaj 75 mil, no to liczność w jakieś tam, nie wiem, zakusy i w ogóle, więc w prostej linii, no to około stówki, jak nic. Spróbuję zaznaczyć za chwilę. Zobaczycie, o czym mówię, o jakich puncikach. Jest rewelacja. Widzicie ten kamień tam? Jeszcze za Monią? To też jeszcze nie jest taki prawidłowy szczyt. Jeszcze jeden za nim jest. Ale już nie ma dużo przewyższenia tutaj. I wydawałoby się, że docieramy do szczytu, ale to jest, owszem, szczyt, ale drugi oszukany. Dopiero kolejny będzie tym właściwym. Czyli co? Nie, tym razem chyba musiałam tu wejść. O, dobra. Ale odklepię też. Brawo, Moncia. Brawo, Moncia. Też chcesz? Nie. No weź. Ja tylko klepię prawidłowo. Poklep se. Nie. No. Poklep se. Co se odmówisz? Patrzę. Ło. Idziesz? Tak. Poklep. Nie. To jest takie uparte. Dobra. Idziemy na prawidłowy szczyt. I jesteśmy. Proszę Państwa, na trzecim i ostatnim dzisiaj. W dzisiejszym dniu. Proszę bardzo, 3, 2, 1 i cyk, Monia. Rewelacja. 104. Łącznie. Super, w tym roku już
Dobiliśmy do 10. Słaba ta wiosna była, jeżeli chodzi o pogodę, ale luzik. A no tak, przepraszam, 9. Przepraszam, no właśnie, ale mi się pomyliło. No to teraz musimy jakiegoś jeszcze zrobić po drodze gdzieś. Już powiedziałem. Zrobiłeś kilka oszukanych. Wow, ale znowu wieje. Wojciech. Brawo ty. Super. Zrobimy jakieś 360. Ale zrobiło się nagle przyjemnie, jak nie wieje. Tak. Więc korzystamy z tego momentu. Napijemy się ciepłej herbaty. Nie wiem, będziesz coś jadł? No nie wiem, może batonik? No, Wojtek zje batonika. Mi się jakoś za bardzo nie chce jeść. Nie chce mi się. Nie chce mi się jeść. Chyba dopiero w samochodzie zjem. Chociaż jeszcze jest 10 km przed nami, więc... No, wszystko się może zdarzyć. Byle tutaj zejść w tą dolinę tutaj, to już będzie, ani nie będzie wiało, ani nic, także mam nadzieję. Nie no, trasa jest rewelacyjna. Tak. Idzie się bardzo szybko, aż normalnie, nie wiem, uciekła mi ta trasa dzisiaj. Mhm. Trzecie podejście było dla mnie najcięższe, ale nie ze względu, że teren jest ciężki, tylko po prostu już czułam zmęczenie w nogach, w biodrze, wiecie, już niedługo 40, więc... Ale powiem wam, że tutaj jest tak, że dużo po zboczach wzdłuż się idzie i to ułatwia na pewno. Nie ma takich stromych bardzo podejść, tylko są takie zakusy, takie przyjemne, łuki. No. Tak, więc łagodne. Elegancko. Ale już jak tutaj weszliśmy na ten szczyt i widać w oddali te wszystkie szczyty takie w śniegu, to od razu jakoś tak, no dla mnie to jest najpiękniejszy widok zimą. Chociaż same szczyty, takie, ostatnie 200 metrów takie jak są przykryte, tak. Robi robotę. Uwielbiam lato, ale te widoki to jednak zimą. Fajnie, podoba mi się. Super. Fajnie, dobrze, żeśmy zrobili wszystkie trzy naraz, elegancko. Iry już 104 na zegarze, lecimy z tymi górami. Tak, mamy w domu, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś mówiliśmy chyba, jak zaczynaliśmy Moonrossy robić, że kupimy sobie mapę z drapką z wszystkimi szczytami i tak fajnie już wygląda, już tak kolorowo, tych gór tyle zdrapanych. Tak, no już jest troszeczkę tą ponad 1/3 już mamy, także już są place, gdzie byliśmy na przykład na kilku górach, albo praktycznie mamy cały region zrobiony. Jakieś tam pojedyncze sztuki może zostały, więc no na pewno już efekt jest. Jednak jak się pomyśli, te 104 góry to już solidny numer tych wypraw i przygód. Ciekawa jestem. Ile kilometrów już wydeptałaś? Ciekawy jestem. No, sporo, sporo. Ale ciekawa jestem, czy ogólnie uda nam się skończyć. Czy życie nam pozwoli. No, oby. Chcielibyśmy bardzo. Myślę, że jeszcze za 3 lata. Ten rok. No to spokojnie 3 lata. Ten i jeszcze za 3. No, chyba, że nie wiem, nagle się stanie tak, że będziemy mieć dużo więcej czasu.
Może mnie zwolnią. Ale nie tylko co drugi weekend, jeżeli pogoda dopisuje. Tak. No teraz właśnie 2 tygodnie temu miałam wolne w weekend, mogliśmy jechać, ale pogody nie było. Było słonecznie, super i w ogóle, ale wiało po 120-130 km, więc no... Szkoda nerwów. Nie było w ogóle nawet jak. No. Ale jeżeli chodzi o warunki właśnie pod względem zachmurzenia, no to było super, słonecznie. Pogoda dla wytrwałych. Tak. Dobra, bo mi herbata wystygnie i będzie zimna, więc łączymy się gdzieś tam dalej. Trzymasz? Tylko nie wypij. Przestało wiać, zrobiło się przyjemnie ciepło, to musiało zacząć się błoto i tak cały czas coś. Nie ma nudy, nie ma. Jeszcze Wojtek się ze 3 razy poślizgnie, żeby mnie rozbawić i będzie wyprawa zaliczona. Wojtek, tak jest. Nie, oby nie, bo ostatnio jak się pośliznął w takim błocie, to był cały mokry, szkoda mi go było. I tak jechał całą drogę mokry. A dzisiaj nie mamy daleko, bo tylko 1,5 godziny jazdy. Więc okej. Zobaczcie teraz, co mamy przed sobą. Teraz to będziemy ryć jak dziki. Mało atrakcji Moni było na początku? No proszę. Proszę, księżniczko. Masz. Nieźle. Wojtek, jak zwykle. Hop, ja ci dam hop. Cię zaraz wywalę, bo z ciebie się śmiałam, że ty się poślizgniesz, a dzisiaj pewnie ja. Karma wraca. Karma wraca. Moja kolej. A co? Ojeny. Ale normalnie, jak się tak człowiek przejdzie po takim błocie, to w butach dodatkowe 3 kilo. I teraz to są ćwiczenia, jest trening. Jak Wojciech? Fajnie jest, nie? Wymarzyłeś sobie takie życie? Super, nie? Jak ja mam przez to przejść? Tu dołem. Faktycznie idę dołem. Biorę was ze sobą na tą akcję. Jak coś, to pośmiejecie się razem z Wojtkiem. Ale chyba nie. Ale normalnie tak słońce zaczęło grzać, że znowu zrobiło się ciepło. Wręcz gorąco, bym powiedziała. Super. A ty dołem nie chcesz iść? Wojciech woli po błocie brodzić. Jak łoś. Jak łoś. No tutaj dołem jest spoko. A już się cieszyliśmy, że się błoto skończyło przez chwilę. Ale nie. Nie tym razem. Uff, i nareszcie mamy jakąś normalną ścieżkę. Czujemy się jak normalnie, jak na autostradzie. Ciekawe, jak długo to potrwa. Oby do końca. Mamy jeszcze przed sobą 4,2 km, czyli według Wojtka obliczeń powinniśmy iść jakąś godzinkę. Więc już niedużo.
spokojniej sobie dojdziemy. Fajnie, ciepło się zrobiło, więc można iść. Powiedzcie mi, że to się nie dzieje naprawdę. Ja już dzisiaj mam dosyć przygód. Wojtek idzie pierwszy, jak zawsze. Wylicza, na który kamień może stanąć. Aha. Czyli mam po prostu tak przejść. Umyję buty przynajmniej. Okej. Okay. Właśnie wybił 23 kilometr. I pewnie, jak widzicie, w oddali już ukazał się parking. Jesteśmy praktycznie 400 metrów od parkingu. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. To był piękny dzień, super wyprawa. Trzy mundrowski kolejne. 23 km z kawałeczkiem wyjdzie dosłownie. No i 1600 ponad metrów przewyższenia. Wspaniale. Trochę nas wywiało na początku, ale już no, później. Okay. Rewelacja. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Cześć. Cześć.